Miejsce. Spotkania. Gratulacje, dołączyliście do mafii. Albo o, witam, witamy w sekcie. To są, proszę Państwa, najbardziej cenzuralne z tych negatywnych komentarzy, które pojawiają się pod informacją, że wyświęcono kapłanów. A święcenia diakonatu i prezbiteratu za nami. I takich komentarzy było mnóstwo. Jak to z tymi księżmi jest? Czy to jest ciepła posadka? Czy to może jest droga przez mękę? Wieczna samotność? I o co w ogóle w kapłaństwie chodzi? I tak, proszę Państwa, już bez barokowego blasku, bez mówienia, że kroczą i spożywają, bo tak księża czasami robią, tylko jedzą i idą. Tak będziemy dzisiaj o kapłaństwie rozmawiać, a z kim innym jak nie z kapłanem? Ksiądz profesor Franciszek Lauchin de Berryer, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i ksiądz katolicki. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Czyta ksiądz takie komentarze o sektach, o mafiach, czy już w ogóle nie? Czytam komentarzy. Nie czyta komentarzy. Rozumiem, że komentarze są robione po to, żeby niektórzy wpisywali tam, bo jest wolność słowa i to jest bardzo dobre, żeby wyrażać swoje poglądy, ale nie czytam komentarzy. Prawo rzymskie od razu, proszę Państwa, tutaj już i wolność słowa. Był ksiądz zaskoczony, że odczuwa powołanie, kiedy ono się pojawiło? Może trochę przerażony, że to ta droga, tędy droga prowadzi? Nie, to jest cały proces odkrywania powołania. To jest raczej takie pytanie, czy to na pewno jest dla mnie. Ale nie jest to zaskoczenie. Zwłaszcza jeżeli to robi młody człowiek, bo w przypadku młodego człowieka, gdy się zakocha, czy gdy zaczyna myśleć o powołaniu, to jest to bardzo wewnętrzne i bardzo osobiste. I dlatego to jest, dzieje się we mnie, pani by nie chciała tego określenia, że dzieje się w sercu, ale chodzi o tę największą głębię człowieka. Nie, no nie dzieje się w sercu, ja chcę tylko kroczyć i spożywać, tego bym chciała dzisiaj. Rozumiem, rozumiem. Ale to jest bardzo, bardzo osobiste i dlatego nie ma tutaj zdziwienia. Może być lekkie zaskoczenie, może być pytanie, czy to na pewno dla mnie i to wyjście na zewnątrz także. O to klasycznie mówimy o tym, że może komuś się wydawać, że ma powołanie. Pytanie, czy Kościół też uważa, że ma powołanie, czy inni mnie postrzegają jako księdza i czy rzeczywiście to jest moja droga, bo przede wszystkim to jest pytanie, czy to jest Boży pomysł. My nie głosimy systemu moralnego, my nie głosimy instytucji, my nie głosimy jakichś opowieści. My głosimy i żyjemy osobą Jezusa Chrystusa. W centrum naszego życia jest Jezus Chrystus i spotkanie z Nim. To ze spotkania z Nim wynikają pytania, które sobie stawiamy i wynikają także odpowiedzi, które stawiamy, które dajemy, ale te odpowiedzi dotyczą naszego powołania, naszej drogi życia. A więc czy to jest powołanie do życia w małżeństwie, czy to jest powołanie zakonne, czy to jest powołanie do kapłaństwa, czy to jest powołanie do życia samotnego. To odkrywamy, bo przecież zastanawiamy się nad tym, kim jesteśmy, a więc to jest początek, to jest to, że jestem człowiekiem. Więc najpierw jestem powołany, można powiedzieć, do tego, żeby być człowiekiem. Bądź pan człowiek. Dalej jestem ochrzczony. Mówimy o kapłaństwie powszechnym też. Z tego kapłaństwa powszechnego wynika moje powołanie do tego, żeby być tym, kim już jestem sakramentalnie włączony w Chrystusa. No a potem jest powołanie dalej do ojcostwa i macierzyństwa. Każdy z nas ma takie powołanie i zastanawiamy się, jak to powołanie realizować. To jest dobre pytanie, to jest pytanie bardzo wewnętrzne. Więc jeżeli przychodzi miłość, człowiek może być nią zaskoczony i zdziwiony miłością, ale odpowiedź na miłość jest odpowiedzią bardzo wewnętrzną, bardzo osobistą. Jeśli kapłaństwo, jeśli macierzyństwo, to ja mogę powiedzieć, co mnie najbardziej zaskoczyło w macierzyństwie. Może nie na antenie, bo to są dość zabawne sprawy, zostawmy je, ale chciałam zapytać, co księdza? Ksiądz niedawno świętował rocznicę święceń kapłańskich, którą? No tylko 22. Tylko 22. Tylko 22, mówię tylko dlatego, że we wspólnocie, w której jestem w parafii, co roku mamy 50. rocznicę święceń i mamy także naszych współbraci, którzy świętują drugą, trzecią rocznicę. W 22 nie wydaje się bardzo dużo. No dobrze, ale na pewno taki młody chłopak, nawet jeszcze przez czas seminarium, ma jakieś wyobrażenie swojego kapłaństwa, może nawet nie swojego, po prostu tego, jakim księdzem będzie. Ja miałam wyobrażenie życia rodzinnego, ksiądz na pewno miał wyobrażenie życia kapłańskiego. Co zaskoczyło? Co okazało się czymś, o czym
o czym nawet się nie myślało, że to będzie, czy pozytywnie, czy negatywnie, czego w ogóle ksiądz, myśląc o swojej przyszłości, nie przewidywał. I może powiedzieć, to mnie zaskoczyło. Młodzi, przygotowując się do ślubu, czasami są bardzo zaskoczeni tym, że jest kurs przedmałżeński, który niektórzy nazywają kursem przeciwmałżeńskim, ale to określenie to nie jest wcale wielki żart, dlatego że no, musisz wiedzieć, czym jest to, w co wchodzisz, bo masz pewne wyobrażenia i do tego trzeba się przygotować. Oczywiście można powiedzieć, że przygotowanie w domu przez lata życia jest przygotowaniem do małżeństwa, jest to sytuacja naturalna i normalna. No, potem jeszcze mamy spotkanie w poradni rodzinnej, ale tak naprawdę to przygotowanie bezpośrednio do małżeństwa wcale nie jest takie długie. Natomiast przygotowanie do święceń to jest przygotowanie no, 6-7-letnie. Czasami 4-letnie. To jest przygotowanie dość długie. I pewnym zaskoczeniem może się okazać to, że przygotowując się, to nazywamy formacją do święceń, można powiedzieć o uformowaniu serca, skoro pani lubi serce, to w tej formacji pewnym zaskoczeniem może być to, że dowiadujemy się i uświadamiamy to sobie, że mam być księdzem nie takim, jakim sobie wyobrażam, jakim chciałbym. W tym sensie, że chciałbym, bo miałem jakiś wzór kogoś wybitnego, świętego, kogoś, kto powiedział mi, pokazał swoim życiem, powiedział mi, że można iść za Chrystusem, że warto iść za Chrystusem, że da się iść za Chrystusem, całkowicie w taki sposób właśnie przyjmując sakrament święceń i będąc księdzem. Ale zaskoczeniem jest to, że mam być księdzem takim, jakim mnie Kościół potrzebuje i jakim mnie oczekuje, w szczególności jakim mnie Chrystus chce mieć. To jest, może być pewne zaskoczenie, ale to jest cel formacji właśnie, żeby zgrać swoje bicie serca z biciem serca Chrystusa. Trochę mniej metaforycznie zejdźmy, trochę tak bardziej przyziemnie. Żeby odpowiadać na te oczekiwania swoim życiem, które są w Kościele, które są, się wiążą z tym, czym jest sakrament święty i czym jest kapłaństwo. A więc możemy, oczywiście możemy mieć pewne wyobrażenie z życia codziennego, ponieważ mamy doświadczenie parafii, mamy doświadczenie jakichś wspólnot, ruchów, w których jesteśmy, mamy doświadczenie parafii, ministrantów, lektorów, ale kiedy siadamy, otwieramy katechizm i czytamy o sakramencie święceń, kiedy otwieramy kodeks prawa kanonicznego i czytamy o tym, co wiąże się ze sakramentem święceń, kiedy zastanawiamy się nad tym, że sakrament święceń to jest jedyny sakrament, którego można nie udzielić, chociaż ktoś jest przygotowany, bo normalnie nie odmawiamy, czy nie możemy odmówić udzielenia sakramentu, jeżeli ktoś jest do tego przygotowany. Natomiast sakramentu święceń udziela się dlatego, że taka jest potrzeba Kościoła. Wtedy dowiadujemy się, kim jesteśmy, kim chcielibyśmy być. I teraz pytanie, czy chcielibyśmy takimi być? Bo jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus. I my poprzez sakrament święceń mamy udział w tym kapłaństwie Chrystusa. W różnych stopniach. To też jedyny sakrament, który ma stopnie, bo no możemy być diakonami, możemy być prezbiterami, a możemy być także biskupami. To z takich naprawdę już przyziemnych rzeczy. Ilość pracy księdza zdziwiła? Czy myślał ksiądz, że będzie tego mniej? Zaraz po święceniach na przykład, że będzie no, bardziej plaża niż ciężka praca? Czy właśnie na przykład było dużo lżej niż się wydawało, że może być? Ja byłem przygotowany na ciężką pracę i byłem przygotowany na to, że nie będzie łatwo. A było jak? Było sporo pracy, nie było łatwo. Nic zaskakującego. Pierwsze lata były najtrudniejsze? Czy nie. To tak nie ma? Każde lata są inne trochę, bo pierwsze lata są szczególne, fascynujące. Mówi się o pierwszej parafii jako pierwszej miłości. No właśnie podobno ten taki, żeby teraz nikogo nie obrazić i w tym Ducha Świętego, ale podobno ten powiew Ducha Świętego, który tak trzyma kapłana niemalże kilkanaście centymetrów ponad ziemią, trochę jest mniej odczuwalny, jak się pójdzie już na właściwą parafię, tak mówią księża. Że na początku to jeszcze tak niesie człowieka, a później przychodzi taka, właśnie nie wiem, zwyczajność? Trzeba być realistą od samego początku i no właśnie, mówię tak, do małżeństwa powołanie, po prostu mówimy do małżeństwa, prawda? Ale powołanie do kapłaństwa, to brzmi tak trochę jakbyście właśnie byli przez cały czas niesieni i właściwie przez cały czas blisko Jezusa, odprawiacie mszę świętą, więc nie powinno być w waszym życiu nudy, jakiejś takiej, no czegoś takiego codziennego, no przecież ciągle tam tyle się dzieje i tak dalej, jak jest? Jesteśmy niesieni cały czas, dlatego ja nie odróżniałbym tego początku od dalszych lat. Myślę, że to jest coraz bardziej fascynujące i kapłaństwo młodego mężczyzny, przeżywane przez młodego mężczyznę, ono jest trochę inaczej przeżywane niż kapłaństwo przez młodego mężczyznę, na przykład 40-letniego, bo w wieku lat 40 troszeczkę spojrzenie na świat się zmienia, a jak mówią starsi koledzy, w wieku lat 70
10 i później też troszeczkę się zmienia spojrzenie na świat i za każdym razem moim zdaniem jest fascynująco. Kiedy papież Benedykt XVI czytał razem z księżmi ten fragment, w którym apostołowie pytają, Piotr pyta, my, którzy opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż otrzymamy w zamian? A Pan Jezus odpowiada 100 razy tyle, braci, sióstr, pól, domów i życie wieczne. I czasem my doświadczamy tego 100 razy tyle, braci, sióstr, ojców, matek, dzieci, pól, domów, ale papież Benedykt XVI zwraca uwagę, że najważniejsze jest to życie wieczne i to jest ta perspektywa. Wobec tego upływ czasu jest błogosławiony, jest coraz piękniejszy, coraz więcej widać. Dlatego nie wiem, chyba nie mogę powiedzieć, że te lata pierwsze były jakimś szczególnym uniesieniem. Może w tym pytaniu pani pobrzmiewa, jakby to był lepszy czas zaraz po święceniach. No, byliśmy wtedy młodzi, było fajnie, było sympatycznie, byliśmy zakochani w sobie. Rozmawiamy ze starszymi małżeństwami i widzimy, jakie to jest piękne, jak idzie starsze małżeństwo w pewnym momencie, łapią się za rękę, idą razem i to może być małżeństwo ze stażem 20-letnim, małżeństwo 30-letnim, a czasem 60-letnim. I widzimy, że oni właśnie cały czas dojrzewali do tego. I to dojrzewanie widać. Kiedyś przy okazji jakiejś rocznicy święceń ktoś składał życzenia, które mi się wydawały takimi pobożnymi życzeniami, troszeczkę zmyślonymi, obyś odprawiał każdą kolejną mszę świętą pobożniej. Zabrzmiało to tak bardzo pięknie, elegancko, ale gdyby się nad tym zastanowić, no, co to znaczy, co mam z siebie zrobić, co mam coś powiedzieć, coś dodać. Nie, pozwolić Chrystusowi ciebie kochać i żyć tą mszą świętą. I człowiek robi się coraz bardziej dojrzały, coraz bardziej to kapłaństwo smakuje. Jak ksiądz tak opowiada, to można uznać, że w tym takim, no właśnie, powiewie Ducha Świętego w kapłaństwie nie przychodzą kryzysy, nie przychodzą zwątpienia, nie przychodzą momenty, nie chodzi mi nawet o skandale, tylko o to, że czasami się mówi, to taki wierzący ksiądz. To określenie pokazuje, że nie o wszystkich was tak myślimy, że wręcz jak podkreślamy, ale to jest na szczęście wierzący ksiądz. To gdzieś tam w tym określeniu kryje się cała armia tych, których uznajemy już za niewierzących. Jak to z wami jest? To jest tak, że wiarę dostajecie w pakiecie na święceniach, nie możecie już jej stracić, bo codzienna Eucharystia, prawda? Bo tyle modlitwy, bo brewiarz, co jest dla mnie w ogóle, jakby jak ja pomyślę o tym, że wy się modlicie brewiarzem, chylę czoła. Czy jednak to jest tak, że ten zachwyt, o którym ksiądz mówi, on może zniknąć i wtedy zaczyna się problem, bo trzeba odprawiać mszę świętą, trzeba głosić Jezusa Chrystusa, a w naczyniu pusto. Mówiła pani o przygotowaniu i o tym, co może zaskakiwać. Mamy wspaniałych wychowawców w seminariach i nasz prefekt od spraw studiów, obecnie książę arcybiskup metropolita warmiński, mawiał, nie ma takiej łaski, której nie można zmarnować. Trzeba się nad tym dobrze zastanowić. Nie ma takiej łaski, której nie można by zmarnować. Nie ma takiej łaski, której można by zmarnować. Trzeba bardzo uważać. I u świętego Karola Boromeusza w takim czytaniu, które pojawia się wielokrotnie w liturgii Kościoła, jest mowa o tym, jeżeli wejdziesz do chóru, zaczynasz modlitwę, masz ten płomieniek wiary, uważaj, żeby go żaden powiew zewnętrzny nie zdmuchnął. Trzeba bardzo na siebie uważać i Pan Jezus mówi do apostołów, uważajcie na siebie. My to czasami możemy przemycać w takim stwierdzeniu dołączanym na koniec listu, uważaj na siebie w pożegnaniu, nawet po angielsku, take care, uważajcie na siebie. I kryzysy to jest sytuacja zupełnie naturalna. Nawet patrząc z perspektywy Greków, którzy mówili krisis, aha, ale co jest innego? Stazis. Stazis jest niebezpieczna. Stazis jest niebezpieczna, bo stagnacja może spowodować, że człowiek będzie się w sobie zapadać. Natomiast kryzys jest zawsze szansą. I teraz pytanie tylko, jak ten kryzys będziemy rozwiązywać? Ten, kolejny, następny. Jeżeli człowiek siebie zna,
a my jesteśmy dla innych i pracujemy nie tylko nad sobą, ale pracujemy z innymi i towarzyszymy innym, wiemy o tym, że są różne środki do tego. Jakie takie są środki w kapłaństwie? Nie, zaczynam od takich środków zupełnie ludzkich, to znaczy takich, że trzeba zachowywać odpowiednią higienę. Trzeba, tak jak dbamy o higienę fizyczną naszą, trzeba zachować higienę psychiczną i higienę duchową. Higiena duchowa to jest przede wszystkim to, że musi być to wewnętrzne oddychanie wiary, a więc musi być modlitwa. Odkąd jestem księdzem, nic się nie zmieniło w pytaniu, które należy postawić zawsze w rachunku sumienia sobie i innym. Czy się modlę? Jak wygląda moja modlitwa? Dlatego, że wszystkie problemy i wszystkie kryzysy poważne, ewentualne zapaści czy wyjście na jakąś krawędź będą wynikały z tego, że coś nie działa, coś szwankuje w modlitwie. A więc o modlitwę trzeba bardzo dbać. To jest moje oddychanie wewnętrzne. Jak pani zwróciła uwagę na brewiarz, jest to nasz obowiązek, my się do tego zobowiązujemy. Ja nie muszę w sensie prawnym codziennie odprawiać mszy świętych, mszy świętej. Ja mam obowiązek przynajmniej uczestnictwa we mszy świętej w niedzielę. Ja oczywiście mszę świętą odprawiam codziennie, dlatego że to należy do duchowości księdza diecezjalnego. Żeby żyć Eucharystią, w związku z tym ja chcę i wiem, że powinienem odprawiać codziennie mszę świętą i mam ze strony Pana Jezusa także potwierdzenia takie, że no jest to wobec mnie oczekiwane. I że to jest potrzebne. Ale moim obowiązkiem, do którego, który ogłasza się także publicznie i jeżeli się go nie wypełnia, należy się z tego wyspowiadać, to jest codzienna modlitwa, mówimy, ludu Bożego, czyli jak pani nazwała, modlitwa brewiarzem. To jest modlitwa Kościoła, modlitwa za Kościół, modlitwa z Kościołem, modlitwa psalmami, a modlitwa psalmami zawsze to jest to nasze włączanie się w modlitwę, która płynie od Syna ku Ojcu. Bo psalmy, wiemy, Pan Jezus modlił się psalmami. Pan Jezus na krzyżu modli się także psalmami. W związku z tym ja w tę modlitwę chcę. To nie jest wysiłek z mojej strony. No, zagrożenie, papież Franciszek użył tego określenia bardzo mądrego, że grozi nam semipelagianizm. Cały czas właściwie grozi nam przynajmniej częściowy pelagianizm. Taki, że my możemy uważać, że własnym wysiłkiem, własnymi siłami ja postaram się, ja ascezą, ja porządkiem dnia, ja moim postem. Pozwolić działać łasce, ale z tą łaską trzeba współpracować. Tą współpracą z łaską jest moja modlitwa, która ma płynąć z serca i ma płynąć w sercu. I ona ma się nie kończyć. Są momenty na modlitwę, które poświęcamy i to są te godziny brewiarzowe, do których jesteśmy wezwani, ale jak wszyscy wiedzą, ta modlitwa brewiarzowa została 150 psalmami, no niedokładnie tą liczbą akurat, bo kilku psalmów tam, czy kilku fragmentów akurat nie włączono w tę codzienną liturgię. Nie odmawiamy w ciągu tygodnia, tylko odmawiamy w ciągu 4 tygodni po to, żeby dać szansę także na tę osobistą, indywidualną modlitwę i inicjatywę w modlitwie, która będzie wyrażała się na przykład tym, że odmawiamy różaniec, że odmawiamy koronkę do miłosierdzia Bożego, że mamy momenty, w których o 15 pamiętamy, żeby zwrócić się do Bożego Miłosierdzia, o 12 rozważamy tajemnice wcielenia, odmawiamy Anioł Pański, że mamy swoją własną, mamy swoje własne modlitwy do Ducha Świętego po to, żeby mieć konkretny porządek tego oddychania, te momenty, które nas orientują, ale tak naprawdę całe moje życie ma być modlitwą i ofiarą także, bo pamiętajmy, że no to wiemy to z religioznawstwa samego, że człowiek zwraca się do Boga, jedyne sposoby, w jakie się zwraca do Boga, to jest modlitwa i ofiara. To łączymy w naszym do tej modlitwy na pewno można było dużo dołożyć w biografii papieża Benedykta, tej 1000-stronicowej, prawda, którą zamierzam przeczytać do kanonizacji. Jest, strasznie urzekła mnie jedna z zasad wtedy, kiedy Hitler dochodził do władzy, kazania kończył słowami amen, żeby ci katolicy się ostali, to nie wolno się było też przemęczać. I ja, matka trójki dzieci, jak sobie to przeczytałam, myślę, no dobrze, ale to są rzeczy, które można spisać jako zasady i których się trzymać. Natomiast tak, bo to jest jeszcze kwestia właśnie takiej higieny psychicznej, to znaczy trzeba mieć godziwą rozrywkę. Trzeba... To jest godziwa rozrywka, to już brzmi jak kroczyć i spożywać. Księże. To brzmi jak kroczyć i spożywać, ale jest to sposób powiedzenia bardzo ogólny, że ma być to moralnie dopuszczalne. Jaka jest księdza godziwa rozrywka, może tak zapytam. Godziwą rozrywką? Godziwą rozrywką może być oglądanie dobrego filmu. Dlatego, że mnie to odrywa całkowicie. Trzeba znaleźć dobry film. Godziwą rozrywką jest sport. Godziwą rozrywką jest spacer, który jest sportem, ale może być także różańco spacerem. Oprócz tego, że rozrywka, to jeszcze pamiętajmy, że nie powinniśmy oszczędzać czasu na spaniu.
Kiedyś był problem ze wstawaniem i mamy budziki, ale zauważyliśmy, że w różnych aplikacjach pojawiają się także przypomnienia o tym, że trzeba się położyć spać. I to są dwa momenty bohaterskie. To są też rzeczy bardzo ważne przez kardynała Wyszyńskiego. Jakby ciężej pójść spać o wyznaczonej porze, ale no dobrze. Ale moment to bohaterski wstania i moment bohaterski położenia się spać. Co prawda nasze życie jest takie, tak, ale nasze życie jest tak ciekawe, że rzeczywiście czasami nie chce się iść spać. Właśnie ciężej jest pójść spać, mam wrażenie, niż wstać w sensie określonej porze, a później to, no ale nieważne, to zostawmy. To są takie rzeczy, które można sobie spisać, można takie zasady dać drugiemu człowiekowi. No, ale sobie czasami, przede wszystkim, no, sobie. Tak, ale chodzi mi o to, że tę mądrość można przekazać pokoleniu. Ale księże, ja do pytania próbuję dojść jakoś. Gdy w małżeństwie pojawia się kryzys, albo w rodzinie, to po pierwsze są bliscy, są przyjaciele, już są małżonkowie, są poradnie rodzinne, są poradnie małżeńskie, są mediatorzy i tak dalej, i tak dalej. Psychologowie nawet. Co wy macie? Czy jak widać, że jakiś ksiądz przestaje być gorliwie wierzący, widać, że coś się dzieje nie takiego. Ja jestem zdania, że jak się dzieje źle, to zawsze widać. To nie jest tak, że no nikt się nie spodziewał, że tutaj jest coś nie tak. To czy wy sobie pomagacie, czy wy do siebie przychodzicie, czy wy siebie wysyłacie do psychologa, na terapię, nie wiem, rozmawiacie, proponujecie jakieś kierownictwo duchowe dobrego przewodnika. Czy to tak działa u kapłanów? Pani pyta i odpowiada na to pytanie. Ważna jest wspólnota. Ważne są relacje przyjacielskie i braterstwo. To braterstwo oczywiście jest możliwe tylko wtedy, kiedy jest wspólny ojciec, bo wtedy możemy mówić o braterstwie. Jesteśmy zebrani wokół Chrystusa i to braterstwo wynika ze szczególnego związania z Chrystusem poprzez sakrament święceń. Więc można mówić o solidarności, która jest bardzo potrzebna. Ale czy ono działa? Działa. Nie ma takiej łaski, proszę, której nie da się zmartwychwać. Proszę pani, czasami, oczywiście, są różne przypadki, różne sytuacje, więc nie da się tego powiedzieć ogólnie, że zawsze działa, bo nie działa. Nie zawsze może działać, bo nie zawsze pozwalamy przyjaciołom, żeby nam towarzyszyli. Nie zawsze chcemy ich obecności, więc trzeba uszanować autonomię człowieka, ale to jest pewna specyfika pracy, naszego powołania, dlatego że ja mam akurat to szczęście, że jestem w dużej wspólnocie parafialnej, w której mieszkam i żyję, i to wspólnocie, w której są księża i starsi i młodsi. I bardzo wyraźnie widać to, że bardzo są potrzebni starsi młodszym, młodsi starszym w różnych pokoleniach, bo zdarza się, że odprawiamy mszę w takiej trójce, w której jeden jest rówieśnikiem mojej mamy, a drugiego... Ojciec, syn i wnuczek, rozumiem wiekowo. Jeden jest rówieśnikiem mojej mamy, a drugiego mamy, ja jestem rówieśnikiem. Więc mamy trochę inne spojrzenie na rzeczywistość i to spojrzenie, tutaj użyję księżowskiego określenia, potrafi ubogacać. Tak, potrafi ubogacać. Się lepiej kroczy wtedy, wtedy się lepiej kroczy pokoju i spoczywa się od razu, wtedy lepiej oczywiście. Ale ono buduje i ono jest szansą zawsze. I zasadnicza kwestia dotyczy otwartości. Bo trudno pomóc komuś, kto nie chce pomocy. Trudno wyjść do kogoś, kto odrzuca każde wyjście. Ale wracam do naszej specyfiki. To jest sytuacja dość wyjątkowa, że żyją księża w dużych wspólnotach. To jest piękne przy zakonach i to jest specyfika życia zakonnego, wspólnota i braterstwo życia zakonnego. Natomiast zasadniczo księża są wysłani indywidualnie, pojedynczo, na czy pojedyncze parafie, czy są sami z proboszczem, wikary z proboszczem, proboszcz z wikarym. No czasami jest trzech, wtedy jest zawsze to niebezpieczeństwo, że dwóch będzie na jednego. I próbujemy... Myślałam, że to tylko u kobiet się zdarza. Staramy się próbować. Nie, to się nie zdarza tylko u kobiet, proszę pamiętać, że mężczyźni pozostają ze sobą we współzawodnictwie. I przy okazji różnych rozważań, takich, które mamy na dni skupienia i przy okazji rekolekcji, które prowadzimy, na które jeździmy, my jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w rekolekcjach kapłańskich raz w roku i to nawet to jest prawne zobowiązanie. Wtedy nie moglibyśmy usiąść do konfesjonału i sprawować sakramentu pojednania i pokuty, czyli mieć tak zwane upoważnienie, czyli jak to się kiedyś mówiło, jurysdykcję do spowiadania. To jest sposób zachęcenia, skłonienia, przypomnienia, że nawet zmuszenia. Też
do tego, pieczątki jak żeby, na bierzmowanie. No pieczątki są nie na bierzmowanie, ale zdarzają się takie legitymacje kapłańskie, w których stawia się kolejne pieczątki, dlatego że no, niestety zdarzają się odejścia. Niestety zdarzają się osoby, które nie będąc księżmi albo będąc na przykład byłymi klerykami, podszywają się pod księży z takiego czy innego powodu. Ale wracając do tego, o co pani pytała, bo nie powinniśmy od tego pytania, od tej kwestii uciec. Samotność może się okazać wielkim problemem. Tylko że oczywiście jesteśmy posłani do ludzi konkretnych. My nie jesteśmy księżmi dla księżych. Jesteśmy księżmi dla ludzi, do których nas posyła biskup. Jesteśmy współpracownikami biskupa. To można powiedzieć w taki sposób trochę żartobliwy, że oczywiście ksiądz biskup robi nam grzeczność, ponieważ powierza nam konkretną misję i ma do nas duże zaufanie, ale również my robimy księdzu biskupowi grzeczność, bo to on odpowiada za całą diecezję i za sprawowanie sakramentów. I gdyby nas nie było, to on musiałby wszystkich ochrzcić, wybierzmować, wyspowiadać. I teraz wracam do sytuacji w takich, w których jesteśmy posłani gdzieś, powiedzmy, dość daleko i ksiądz jest sam na plebanii. Rzeczywiście przychodzi wieczór, jest kolejny tydzień i może się zdawać, że jestem sam. I to może być także źródłem kryzysu. Tylko że dzisiaj mamy samochody, mamy telefony i mamy przyjaźni. Spotykamy się, jesteśmy ze sobą po to, żeby porozmawiać, po to, żeby się wspierać duchowo, wewnętrznie i żeby każdy miał poczucie, że może na drugiego liczyć. To jest bardzo ważne. Nie zawsze tak jest. Właśnie. Przy tym współzawodnictwie, bo to przy okazji tych rekolekcji wychodzą jakby dwie kwestie. Jedna dotyczy współzawodnictwa pomiędzy mężczyznami, co jest zupełnie naturalne. No, tylko to, że to musi być właściwie ujęte i właściwie przepracowane. I druga kwestia dotyczy kompleksów. Każdy ma jakieś kompleksy. Wróćmy jeszcze do współzawodnictwa. No bo rozumiem, że mężczyźni mają w sobie wpisane współzawodnictwo. W czym współzawodniczą księża? Kto lepsze kazanie powie, kto ma więcej namszy? Czy zupełnie nie dotyczy to kapłańskich spraw? Nie chciałbym, żeby pani rozdzielała te dwie kwestie. To znaczy współzawodnictwo i kompleksy. Dlatego, że każdy ma jakieś kompleksy. Jeżeli znamy kompleksy swoje, to wiemy, dlaczego nagle coś, co się zdarzyło, ktoś coś powiedział, to nas jakiś mały bodziec tak nas poruszył, że jesteśmy rozdrgani. I jeżeli mamy czas na to, a przynajmniej od nas się tego wymaga i mamy ten czas w przygotowaniu, czyli w seminarium, później formacja, która jest formacją, która trwa cały czas, bo oprócz tych obowiązkowych rekolekcji są różne spotkania, takie spotkania formacyjne, przynajmniej w Wielkim Poście, przynajmniej w Adwencie, to my staramy się no, nad sobą pracować i siebie znać, bo trudno pomagać innym, jeżeli człowiek najpierw nie pozwoli, żeby jemu pomóc. I no, powinno się rozpoznać, jakie mam kompleksy i ewentualnie co, żeby to trzymać pod kontrolą. Święta Teresa Zawila mówiła, że wyobraźnia jest wariatką, którą trzeba trzymać zamkniętą na strychu. Nie tylko wyobraźnia, ale także kompleksy muszą być pod kontrolą, musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. I teraz czasami odbywa się leczenie kompleksów. Jak wiemy, no bardzo często w ogóle w społeczeństwie leczy się kompleks niższości kompleksem wyższości, czyli udając kompleks wyższości. Tak samo, ja nie jestem żadnym psychologiem, oczywiście, no to ja tylko jestem pewnym obserwatorem tego. Im bardziej są zestresowane, tym bardziej są takie często agresywne i słownie na przykład. To się zdarza. To się już u dzieci można zauważyć. Tak działamy po prostu. Więc trzeba bardzo uważać, mieć duży szacunek do siebie nawzajem, ale też uważać na kompleks i uważać na współzawodnictwo. To współzawodnictwo może dotyczyć różnych kwestii. No, w kościele może się pojawić taka pokusa robienia czegoś, co nazywamy z karierą. Nie wiem, na czym miałaby ta kariera polegać. No ksiądz jest księdzem, profesorem, kierownikiem katedry prawa rzymskiego, profesorem prawa rzymskiego, wykładowcą, jeździ ksiądz wszędzie na wykłady, za granicę. To może to jest kariera? No, słowa kariera chyba nie ma w Piśmie Świętym, tak jak nie ma słowa sukces. Nie wiadomo, czym jest kariera. Po polsku zresztą kariera to nie jest pozytywne określenie. My przyzwyczailiśmy się do innych języków, w których się używa tego słowa. Więc może to nie jest aż tak negatywne określenie dzisiaj, ale wydaje mi się, że... Może kariera to jest korzystanie ze swoich talentów? To, że mamy korzystać z talentów, wiemy z Ewangelii. Nie mamy ich zakopywać. Mamy je rozwijać i mamy je pomnażać. I nie rozglądać się. I tu pani pytała o współzawodnictwo. Proszę zauważyć, jeden dostał jeden talent, czy jedną minę, drugi pięć, trzeci dziesięć, tam dwa, czy pięć, wszystko jedno. Nie zaglądamy w cudze talenty. No właśnie.
jak to, on jest bardziej obdarzony niż ja, on jest, a to ja już nie mam co robić. No? Może przyjść rezygnacja i zasypywanie, zakopywanie tych talentów, które mam, niezauważanie wielu talentów, które mam, bo myślę, że powinien współzawodniczyć w czym ktoś jest dobry. Jeżeli ktoś jest dobry, przyłącz się do niego. A przede wszystkim, jak mówiła moja babcia, trzeba się cieszyć cudzych sukcesów. Trzeba się cieszyć cudzych sukcesów. Umie ksiądz to? Staram się, tak, staram się cieszyć cudzych sukcesów. I jeżeli coś dobrego się dzieje, to uważam, że trzeba się cieszyć. I trzeba gratulować, trzeba ludziom mówić, że to jest ważne. Staram się to robić. Trzeba ludziom dziękować za to, co robią, za ich postawę, za ich zaangażowanie. To jest bardzo, bardzo ważne. My chętnie mówimy o złych rzeczach. I teraz, jeśli chodzi o to współzawodnictwo, oczywiście komu się może wydać, pani powiedziała, że jestem profesorem, że to jest jakaś kariera. Mówię, że są pewne stopnie, które... Ale one się rozwijają. Panie głosi, poleciał teraz do Rzym, w Chinach był, no i siedzi taki ksiądz na parafii. Ciężko. Ktoś może powiedzieć, no tak, i ten został prałatem, potem został biskupem, potem został arcybiskupem, a potem został nawet kardynałem i on zrobił karierę w kościele, prawda, bo jest pewna hierarchia. Ale to jest zawsze pytanie, po co? Ksiądz Pawlukiewicz mi się tu zawsze przypomina, który opowiadał, że z tej świętej Anny, gdzie taki wypchany kościół pojechał gdzieś na wieś. Pracowaliśmy razem 2 lata. I jakiś ksiądz na wsi mówi mu tak, jakie tu się u mnie rzeczy dzieją, ty musisz zobaczyć. Ja tu mam po prostu coś niesamowitego i zabrał go na nabożeństwo majowe wieczorne. I Pawlukiewicz mówi, to była taka lekcja. On miał, jakby zgromadził ludzi ze wsi, oni przychodzili, modlili się razem i ten człowiek był tak szczęśliwy z tego, i ja wtedy zrozumiałam, że on tu naprawdę ma cuda. I myślę, że no ale to łatwo się opowiada cudzą historię, prawda? Gorzej, jak dotyczy nas. Tak, ale w tym życiu uniwersyteckim, o którym pani mówi jako o profesorach, to wydaje się, że jak są pewne stopnie, pewne płotki, przez które się staje, przeskacze, przez które przeszkody, które się pokonuje. Proszę pani, to obserwujemy u studentów, którzy kończą studia, zastanawiają się, a co teraz? Bo dotąd miałem życie zorganizowane, bo dotąd były semestry, były egzaminy, były sesje. A co ja mam teraz ze sobą w życiu zrobić? No i czasami jest tak, pani mi powiedziała o tym profesorze i być w życiu akademickim. Ktoś zrobi doktorat, no to wtedy jest takie poczucie, że cały świat czeka na mnie, bo już zrobiłem doktorat. No się okazuje, że wcale nie. Ktoś robi habilitację, okazuje się, takich habilitowanych jest cała masa. I ktoś może, takie są żarty powtarzane, prawda, że zostałem profesorem, sprzedam bibliotekę. Ale po co zostałeś habilitowanym? Po to, żeby być teraz wolnym uczonym, swobodnym, bo to jest samodzielny pracownik naukowy. I teraz się zaczyna życie. My myślimy czasami, że nie wiem, przyjęcie święceń kapłańskich czy sakra biskupia to jest szczyt kariery i właśnie cieszymy się. No cieszymy się konkretnym wydarzeniem, towarzyszymy, modlimy się, ale to jest dla innych. I to jest po to, żeby skorzystać. No więc to jest tak jak w tej opowieści, prawda? Ktoś przychodzi i mówi, że wszedł już na 7 stopień doskonałości i nie wie, co robić dalej. A ojciec duchowny pyta w takim razie, a to po co wlazłeś na ten 7 stopień doskonałości? To porozmawialiśmy sobie o kompleksach i o wspólnocie. Czy w ciągu tych 20... Tak abstrakcyjnie dosyć, nie mówiliśmy o naszych kompleksach. No właśnie. Nie, 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 idźmy dalej. Czy w ciągu tych 22 lat doznał ksiądz niedziałania wspólnoty? W sensie jest ksiądz osobą publiczną, jak każdy ksiądz, ale trochę bardziej. W tym sensie, że ma ksiądz ze sobą wystąpienia w mediach, rozmawiania na trudne tematy. Czy było w tych ciągu 22 lat tak, że wspólnota zdaniem księdza nie stanęła na wysokości zadania? Że gdyby komuś miało się przydarzyć to, co księdzu, to ksiądz by tym ludziom powiedział, zachowajcie się tym razem inaczej? Bo to nie jest dobre, to nie jest zachowanie, na które człowiek zasługuje, którego człowiek oczekuje. To czasami od konkretnych osób można było czegoś oczekiwać, co się wydaje, że jesteśmy przyjaciółmi, więc oczekiwałem, że zadzwonisz wtedy, ale jeśli chodzi o reakcję wspólnoty, w której jesteśmy, wspólnoty duchownych i świeckich, dodajmy, to... A jak się dzieje coś złego, to bardziej dzwonią świeccy czy duchowni? Różnie. Jedni i drudzy. A u księdza, w księdza przypadku? Świeccy. Bo ja mam wrażenie, że nazywa się was mafią, sektą, a wy oczywiście nie jesteście mafią, ale czasami nawet gubicie ten element wspólnotowy. Ja widzę czasami, jak księża sobie nawzajem komentują zdjęcia. I jeden ksiądz dołącza do chóru obrażających,
nawet jeśli był jakiś błąd popełniony przez tego duchownego, no to braterskie upomnienie... A tutaj wychodzą chyba kompleksy i współzawodnictwo w takiej sytuacji, bo ja jestem lepszy, bo to jest takie opowiadanie przecież. Ja już widzę i tego komentującego i tak, tam ale, są problemy ale bardzo duże. Mogą być jakieś problemy, więc... Bo proszę pani, zaczęliśmy od wolności słowa. My jesteśmy przyjęci słowami, mała dygresja teraz, jesteśmy przyjęci słowami, pani pytała o komentarze, czasami mówimy, ojej, jak on mógł coś takiego powiedzieć, jakie to jest raniące, jak mnie to dotyka. Dlaczego? A dlaczego my się tak bardzo przejmujemy tym, co ktoś powiedział? Zacznijmy może od tego. Po drugie, jeżeli człowiek milczy, to głupi nie różni się od mędrca. Jak zaczyna mówić, no to wyraża siebie. Każdy ma prawo wyrażać siebie, więc niech mówi. I właściwie ten, co mówi, mówi o sobie. Proszę zauważyć przemówienia na pogrzebach. Zazwyczaj na pogrzebach ci, którzy przemawiają na trumną, mówią o sobie. Ja myślę, że przejmujemy się komentarzami. Jakiś czas temu zdałam sobie sprawę, że to, co ludzie o mnie myślą, często zależy od tego, jakie mają problemy, a nie ode mnie. Ale przejmujemy się komentarzami wtedy, kiedy zastanawiamy się, czy w nich nie ma racji, albo czy w nich nie ma jakiegoś społecznego myślenia ogólnego. Że jeśli ktoś pisze, każdy ksiądz to pedofil, to zaczynamy się zastanawiać, ile ludzi w społeczeństwie naprawdę tak myśli, tak uważa. Będzie się tak, bało ma pani rację. Wysłać dzieci do oazy, do ministrantów i tak dalej, i tak dalej. I wtedy to robi się naprawdę problem. Znaczy, to jest jakieś obserwowanie społeczeństwa. I teraz pytam o to, bo zastanawiam się, czy jest coś do poprawienia, w takim sensie, że o małżeństwie się mówi bardzo dużo. Uczy się kobiety, że to, czego nie wypowiedziały, a tylko sobie pomyślały, no to nie istnieje, bo mężowi trzeba powiedzieć jasno. Mężczyzn się uczy, że trzeba zabiegać o kobietę i tak dalej, i tak dalej. Czy wy macie takie wskazówki? Czy wam się pokazuje, jak budować wspólnotę? Bo z moich doświadczeń wynika, że biskup, który nazywany jest funkcją ojcowską, czasami zupełnie tej funkcji ojcowskiej nie czuje. Nie, że jest złym człowiekiem, tylko że on w ogóle nie wie, że ci księża pod nim to są księża, o których się czasem trzeba zaopiekować, do których trzeba zadzwonić, którym trzeba dać wsparcie. I o których trzeba walczyć. I o których trzeba walczyć. Że nie ma takiego... No brakuje tej mafii u was, po prostu chciałoby się powiedzieć. Że o tym klerykalizmie to mówimy tyle, a mi brakuje wspólnoty duchownych ze świeckimi i wspólnoty wśród duchownych, z tego co obserwuję. Pani, przy tych opiniach oczywiście bardzo ważne jest mieć autorytety i mieć osoby, do których mamy zaufanie, mieć przyjaciół, bo przyjaciel to jest taka osoba, która powie mi prawdę. I trzeba bardzo zabiegać o przyjaciół. A też według zasady nikt tak nie zrozumie kapłana jak drugi kapłan? Jest wiele w tym, jest wiele w tym prawdy, ale z takiego życia małżeńskiego, jeżeli żona mówi do męża, który jest profesorem i sędzią i mówi, ty w tych spodniach dzisiaj nie wyjdziesz, to ksiądz akurat nie ma takiej osoby, która powie, chyba że ma przyjaciela, który powie, podpowie mu pewne rzeczy i wtedy słuchamy. Te osoby, których słuchamy, czasami nie wiedzą o tym, że słuchamy, ale ja na przykład z każdej rozmowy z księdzem profesorem Mazurkiewiczem mam jakąś wskazówkę. On mówi, uważaj, to od ciebie nie zależy, za to nie odpowiadasz. Tutaj pojawia się relatywizm. Zawsze jakieś cenne uwagi, które można wychwycić, wziąć do siebie, zastanowić się nad tym. Jeżeli jest krytyka, nawet jeżeli to jest krytyka złośliwa i zła, to trzeba się także nad nią zastanawiać. Po pierwsze, trzeba przyjąć takie założenie, że nie zawsze mamy rację. Po drugie, to nawet życia uniwersyteckiego widać, bo ktoś napisze recenzję i mówi, jak on mógł napisać taką recenzję, ja tu napisałem książkę, pracowałem nad nią 2 lata i teraz ktoś, kto w ogóle prawie jej nie przeczytał, nie zrozumiał do tego, jeszcze się wypowiada na ten temat. No ale tak, po pierwsze, chciało mu się napisać, poświęcił swój czas na przeczytanie, przynajmniej przejrzenie książki, poświęcił czas na napisanie i ma pewne uwagi. Może warto się na chwilę zatrzymać nad tymi uwagami i zastanowić przez moment, czy nie ma czegoś takiego, co warto by wziąć do siebie, żeby nie żyć w jakiejś bańce mydlanej, prawda, która nas otacza, w jakiejś wieży z kości słoniowej, którą sobie stworzyłem, z całą grupą jakichś przyjaciół, którzy nie są przyjaciółmi, są klakierami tylko i którzy mówią mi to, co ja bym chciał usłyszeć, bo ja się wtedy prawdy nigdy nie dowiem. A prawda wyzwala, wiemy o tym doskonale i to nie jest ogólne stwierdzenie filozoficzne. To jest kwestia realizmu, prawda? Czasami jest ziemia do Franciszka, Franciszek do ziemi, prawda? Żeby trzeba złapać grunt i dowiedzieć się, jak jest w rzeczywistości, warto ludzi posłuchać. Jeżeli komentarze są złośliwe i złe, dlatego zaczęliśmy od tego, że pierwsza odpowiedź jest nie czytam komentarzy, żeby się nie denerwować, bo jest wolność słowa, ale czasami warto posłuchać i poczytać takich osób, które wiemy, że im zależy, mogą być złośliwe, mogą być niechętne, ale im zależy, chcą mi coś powiedzieć, ktoś wysyła SMS-a, nie gniewaj się.
Ale. Znowu cię upominam, ale mi naprawdę zależy na tobie, zależy mi na Kościele. Dostaje ksiądz takie SMS-y? Zdarzają się. I lubi ksiądz, to mam wrażenie. Bardzo lubię. Lubię szczerość. Cenię sobie szczerość. To nie znaczy, że łatwo jest to przyjmować zawsze. Nie, ale tu też nad sobą trzeba pracować. Poza tym, no my jesteśmy emocjonalni, wiemy o tym doskonale. I emocje to jest jedna tylko część naszej rzeczywistości. Więc z tego czasami, jak przychodzą emocje, trzeba sobie usiąść w kątku, cichym tralalątku i policzyć do 10, czasami do 100. Pojawiają się teraz takie głosy, że to się wszystko pozmieniało, prawda? Że już teraz świat nie jest taki, w Polsce przynajmniej, prokatolicki, że księża są atakowani, czasami słusznie, czasami niesłusznie, czasami cudze brzemiona noście i po prostu gdzieś tam ktoś kiedyś, więc teraz tego oplujemy na ulicy. I że to już jest profesja, bo tak bym to nazwała, jeśli to takimi komentarzami ludzie się posługują, tylko dla takich, którzy są odważni. Wiedzą, że kapłaństwo to już nie jest teraz tam takie tam, tylko trzeba wyjść do ludzi, którzy nie chcą słuchać, którzy nienawidzą, którzy gardzą, że, żeby sobie młodzi kapłani czy kandydaci do kapłaństwa zdali sprawę z tego, co ich czeka i zastanowili się, czy się nadają. I we mnie budzi się jakiś opór, bo ja sobie tak myślę, że to w sercu tego człowieka jest, zaczyna się jego powołanie. Znaczy tam gdzieś Pan Bóg coś dotyka. I taki chłopak może pomyśleć, ale przecież ja się wstydzę, ja się nie nadaję. Ja nie mam odwagi pójść do jakichś ludzi. Ale po to jest formacja właśnie, która troszkę nas ośmiela. Ale czy na koniec seminarium, jeśli on dalej czuje, jak się przytaczały przez Polskę czarne protesty, to trochę strach było wyjść całemu na czarno z białą koloratką, mam wrażenie, bo gdzieś się pojawił jakiś ksiądz, to został wyzywany dość mocno. Tam któregoś szturchano i tak dalej, i tak dalej. Zresztą z Warszawy były takie historie. W kryzysach. Kryzysy są szansą. Jeżeli jeszcze jesteśmy znakiem sprzeciwu, to dobrze. Wie pani, co jest najgorsze? Obojętność. No dobrze, tylko ja zgadzam się z księdzem. Natomiast jeśli jestem tuż przed święceniami kapłańskimi i słyszę, że właśnie mam mieć odwagę, siłę, coś tam, coś tam, coś tam, a ja tego nie mam. Ja po prostu czuję, że mam być kapłanem, ale tego nie mam. Jakby ktoś zapytał, czy dziś jesteś gotowy wyjść do tych ludzi? Nie jestem na przykład, boję się. To czy to przekreśla zdaniem księdza? Ksiądz trochę przeszedł. Jest taka pokusa. Strachu, a jeszcze gorzej lęku. Przecież my wychodząc w koloratce czy w sutannie na zewnątrz, po prostu jesteśmy i wychodzimy do ludzi. A po to jest koloratka i sutanna, żeby ludzie wiedzieli o tym, że mogą się do nas zwrócić, że jest ksiądz. Jak ktoś siedzi w domu i zastanawia się, na przykład takie rozważanie, prawda, jak mam się ubrać, to jest najbliżej pytanie takie, czy na pewno powinienem nie iść w sutannie. Ale jeżeli zastanawiam się, czy założyć, to już jest źle postawione pytanie. Dlatego, że jak tak siedzę w domu i zastanawiam się, no mogę się bać i te strachy mogą się nawarstwiać. Jak człowiek budzi się rano i przypomina sobie różne rzeczy, może się, ale wstanie, otrząśnie się i rusza. Wystarczy wam mojej łaski, mówi Pan Jezus. I my wiemy, że wychodząc wystarcza łaski. I my wiemy, jesteśmy uczeni, jestem specjalistą od psychologii, ale koledzy od wiktymologii mogliby więcej na temat powiedzieć. Jeżeli ktoś zachowuje się jak ofiara, no to może być potraktowany wtedy jako ofiara. Ale przez zwierzę na przykład, przez niedźwiedzia, co się mówi, żeby zachować spokój. Jak już nie da się, to w ogóle uciekać, tak? Ale jeżeli nie da się uciekać, to zachować całkowity spokój, nie ruszać się. A w sutannie ciężko uciekać. W sutannie powinno się biegać, tak. To zresztą nie zostaliśmy księżmi po to, żeby uciekać i to nasi męczennicy pokazują. I to jest konkretna tradycja Kościoła, więc jeżeli ma być to takie małe męczeństwo, no nie może być w takich rozważaniach, powiedzmy, duchowych na potrzeby rekolekcji dla księży. No mówi się, że to no nie możemy myśleć o tym i oczekiwać, że krzyż będzie pluszowy. Krzyż jest krzyżem, krzyż jest nasz. Trzeba go nieść. I kiedy ruszam, to jestem na miejscu. A do tego jeszcze pomagają bardzo ludzie. Mówi pani o początku kapłaństwa, to jest formacyjne. Zawsze mówi się tak, że przed samymi święceniami pojawiają się różne pokusy. Zastanawiałem się, jaka się pojawi u mnie. Bo wiedziałem, że takie się pojawiają, o tym się mówiło. Na dzień przed święceniami pojawiły się taka pokusa. Po co ci to? Po co ci to? Nie chciałem za bardzo siadać do konfesjonału, w sensie nie wyobrażałem sobie tego, że pierwsze co zrobię, to będę spowiadał ludzi i prawdę mówiąc siadłem dopiero w pierwszej parafii do konfesjonału. Na szczęście za pierwszym razem nikt nie przyszedł, więc przyzwyczaiłem się do mebla.
Ale potem oni nie wiedzieli o tym, że ja siedzę pierwszy raz w konfesjonale. Przychodzili i mówili, proszę cię ojcze o przebaczenie. Oczekiwali ode mnie bycia księdzem, a nie tego, że ja jestem neoprezbiterem, czyli świeżym księdzem, który pierwszy raz spowiada, dopiero się uczy i zastanawia się, czy na pewno pamięta dobrze formułę rozgrzeszenia. No byliśmy tego uczeni bardzo, bardzo, bardzo starannie. Bo to jest bardzo ważna formuła i powinniśmy nawet z zaskoczenia ją pamiętać. Ale to stosunek ludzi, pani pytała o telefony, to właśnie jesteśmy dla, w związku z tym ci, dla których jesteśmy, formują nas jako księży. Oni pomagają nam przezwyciężać kryzysy, oni pokazują, że kryzysy są potrzebne, oni pokazują, jak z tych kryzysów wychodzić, oni pokazują także, jakiego księdza chcą mieć. Zaczęliśmy teoretycznie troszeczkę od formowania księdza, od tego, że Kościół, jakie ma oczekiwania, ale ten Kościół, jakie ma oczekiwania, to widać w miejscach, do których jesteśmy posłani. W miejsca, przede wszystkim w naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w naszych środowiskach, w których jesteśmy jako ksiądz, no bo ksiądz jest cały czas księdzem. I my gubimy w naszym społeczeństwie troszeczkę poczucie służby. Nie chcę mówić o służbie, mówimy o pracy, a my w sobie samych musimy odnawiać to, że jest to służba. I jak rozmawiamy na temat tego właśnie życia, no to ktoś ma powołanie do życia w małżeństwie i jego życiem codziennym jest jego małżeństwo i ma swoją także pracę, to być księdzem to nie jest praca i potem ja jestem po pracy, jestem na urlopie, tylko ja jestem księdzem, bo to kształtuje mnie. Mam udział w tym jedynym kapłaństwie Chrystusa, ale są momenty, w których jestem posłany do takiej posługi, jestem posłany może czasami z jakimś wykładem także, jestem posłany do chorych, jestem posłany do osób, które potrzebują pomocy fizycznej takiej, że prowadzona jest działalność charytatywna wspaniała, w szczególności przez Caritas i wiele różnych charytatywnych katolickich organizacji. No dobrze, to wszystko myślę, że to jest proces taki, który trwa latami, pewnie do mądrości się też dochodzi, do jakichś własnych sposobów. A co z rutyną? Ale rutyną nierozumianą taką, jak chodzenie spać o określonej porze, wstawanie o określonej porze i ten rytm, który jest nam potrzebny. Tak. Tylko taką rutyną... ja mam kryzysy zmywarki, wie ksiądz? Dużo gotuję z dziećmi. I jak widzę, że kolejny raz trzeba rozładować i załadować zmywarkę, to nie chodzi o to, że to jest ciężkie. Ale jeśli ja to robię czwarty raz w ciągu dnia, to moim marzeniem jest dzień bez rozładowania. Ale proszę pani, ja pracowałem na zmywaku 11 godzin. Na zmywaku godzin. Też w życiu pracowałam. No tak, ale nie było zmywarki na zmywaku. Ja rozumiem. Właśnie trzeba zmywać zmywaku. Bałam się, jak powiem o zmywarce, że ktoś powie, kiedyś nie było zmywarek, nie, a ona narzeka. Ale to nie o to chodzi, że nie było. Po prostu nie, możemy nie używać zmywarki. Zmywajmy w zmywaku. Ale nie o to chodzi, księże. No. Dobrze, inaczej. Mam kryzys wyciągania ze zmywarki. Chodzi o to, że pewne czynności, które non-stop powtarzamy w życiu, bo musimy powtarzać, nam się nudzą. Robię 2 prania dziennie. Mam dosyć. Po jakimś czasie, po 3 tygodniach na przykład sobie myślę, jak ja bym chciała tydzień bez prania, tydzień bez prania. I nie chcę słyszeć, że nie było kiedyś pralek. Jakby każdą rzecz można, tydzień bez gotowania, czy cokolwiek. No i teraz, jak u was przychodzi taka rutyna i znudzenie, to z jednej strony najpierw to powszednieje, a później się ma trochę tego dosyć. Co zrobić, żeby nie mieć? Przepraszam, dosyć codziennej Eucharystii, dosyć spowiedzi, znowu muszę słuchać tych brudów w konfesjonale, żeby, no żeby zachować to połączenie z Duchem Świętym, tę chęć do służby, o której przed chwilą ksiądz mówił. Nie chce pani w ogóle rutyny, ale rutyna troszeczkę jest potrzebna, bo ona bywa pozytywna. Jeżeli pani rutynowo otwiera i zamyka swoją zmywarkę i wkłada do niej, nie musi się pani koncentrować na pewnych rozwiązaniach, które ma pani w zmywarce, bo ma pani już pewną rutynę. Możemy to nazwać lotem na autopilocie. Dobrze. Czasami włączamy autopilota i on nam pomaga. Czy powinno się odprawiać mszę na autopilocie? Mszę na autopilocie nie byłoby dobrze odprawiać, ale jeżeli miałbym nie odprawiać, to jednak wolałbym odprawiać. To znaczy, w jakim zakresie jest włączony autopilot, bo pilot jednak zawsze jest obecny w kokpicie, nawet wtedy, kiedy jest włączony autopilot, więc nie jest to bezosobowe. Nie, nie, ale przejdźmy do samej kwestii rutyny. Znaczy, pewne czynności są wymagane i to wymaga od nas męstwa w życiu. Niejednokrotnie. Coś może mnie nudzić, ale trzeba to zrobić. Coś może mnie nudzić nie dlatego, że nie mam siły tego zrobić, tylko dlatego, że to się powtarza. Ale trzeba to zrobić, bo jest pewna powinność, obowiązek. I wychowujemy innych, wychowujemy siebie także sami do tego, żeby podejmować obowiązki. Bo to jest po prostu nasze życie.
Potem odpoczywamy po tym, jest czas na regenerację. Pani pyta ewentualnie, jak walczyć z rutyną. Myślę, że jakąś odpowiedzią na to będzie wyzwalanie w sobie ciekawości. Żeby szukać sobie różnych zajęć, bo jeżeli pani ma szansę, ma pani powtarzające się zajęcia, to może pani coś przy okazji tego słuchać. Może pani przy okazji sobie myśleć. Nie wiem, czy pani lubi prasowanie. Ja, proszę, nie rady do mojej zmywarki, nie, ja nie mówię do zmywarki, ale ja opowiadam przypowieściami. Pan Jezus mówił przypowieściami. Ja sobie już poradziłam, jeżeli mamy... słucham kryminałów, rozładowując zmywarkę. A lubi słuchawetkę. Pani prasować? Prasować? Lubię, ale nie prasuję, bo już nie ma na to czasu. Ja lubię prasować, bo wtedy można sobie pomyśleć przy okazji prasowania o różnych rzeczach. To ja tak fitness robię, ale się można pomyśleć. Także coś ewentualnie oglądać jednym okiem, jeżeli człowiek wystarczająco dobrze rutynowo pracuje. Ale no to jeśli... U nas to jest ciekawość. To znaczy tak, wracam do tej rady, do tej modlitwy, do tego życzenia, które się pojawiło na jakiejś tam rocznicy święceń, kiedy powiedziano, staraj się, żeby każda msza święta była przez ciebie pobożnie odprawiana. I jeżeli psalmista mówi, śpiewajcie Panu pieśń nową, każdego dnia śpiewajcie Mu wdzięcznie, to ta pieśń jest zawsze ta sama. Zresztą my generalnie lubimy te piosenki, które znamy, a jednak je śpiewamy. A jednak wracamy do nich. Ja jestem w tym, co dotyczy mojego codziennego dnia. Ja się w tym odnajduję i teraz oczywiście, że są takie sytuacje, nie wiem, jak uczymy się jakiegoś przedmiotu, którego nie lubimy, czy zajmujemy się czymś, czym się go nie lubimy, to próbujemy się do tego przekonywać i mówić, kancelaria to jest moje hobby. Uczenie w szkole to jest moje hobby. Jeden z największych krzyży, największych trudności, jakie mamy w kapłaństwie, to jest, tak wielu mówi, to jest posłanie do szkoły. Dlatego, że ktoś mówi, mam powołanie do kapłaństwa, to nie jest czynność ściśle kapłańska, jedni mają powołanie do tego, żeby być nauczycielami. Jest bardzo trudno uczyć w szkole. To jest konkretne wyzwanie, to jest nieustanny kryzys. Jak zmuszać się do tego, żeby iść do szkoły? Bo są pewne racje za tym, że trzeba, bo jest ten wymiar jednak ewangelizacyjny, nawet jeżeli mówimy tylko o nauczaniu. Jak pokonywać, tu nie ma rutyny, prawda, pewne zniechęcenie. Pewne znudzenie nawet czasami, jak w tym żarcie, prawda, który mama przekonuje, że musisz iść do szkoły, prawda, ale dzieci mnie nie lubią, nauczyciele mnie nie poważają, w ogóle mi się nudzi, no ale jesteś tam dyrektorem, więc musisz iść do tej szkoły. Jest to stara opowieść, nawet prawnicy opowiadają stare dowcipy, jeżeli są ciekawe. To tę pieśń mamy na nowo śpiewać i to jest kwestia intencji. To w sensie duchowym, takim wewnętrznym, to jest kwestia intencji. Powtarzamy pewne czynności, powtarzamy pewne zdarzenia, także znamy się na tej sytuacji, doświadczyliśmy już jej, ale przeżywamy ją na nowo. Właśnie nie spędzamy czasu, tylko przeżywamy czas. I to jest to carpe diem, chwytaj dzień, bo to jest dzisiejszy dzień. Ta msza dzisiejsza, pani mówi, że kolejna msza święta, może to jest moja ostatnia msza w życiu. Każdą mszę trzeba by było odprawić. To brzmi pobożnie, ale tak jakby to była moja ostatnia msza w życiu. Każdą mszę należy odprawić pobożnie. Ona jest w centrum tego dnia. Są czasami lepsze i gorsze dni. Człowiek ma gorączkę, człowiek się źle czuje, człowiek jest znudzony, pewne rzeczy się powtarzają. Odprawiamy czasami w trudnej wspólnocie, czy dla trudnej wspólnoty, prawda, w której na przykład ludzie nie odpowiadają. Czasami jest grupa, w której są pewne emocje. Jest trudno przekazać sobie znak pokoju, a mimo wszystko to robimy. To jest kwestia, tak po ludzku, mówię, pewnej ciekawości, pobudzania się także na różne sposoby, jak w naszej osobistej modlitwie. Szukamy, bo my potrzebujemy także coś dla intelektu, w związku z tym rozwijamy naszą modlitwę poprzez to, że do tych modlitw, które mamy na co dzień, które powtarzamy, które zawierają wszystko, jak Ojcze nasz, zdrowaś Mario, dodajemy na przykład psalmy, bo tam jest jeszcze konkretna treść, dodajemy fragmenty Ewangelii i się modlimy. Tak samo na co dzień do naszych czynności różnych mszę świętą odprawiamy dzisiaj, zwracając w szczególności uwagę na Ducha Świętego w tej mszy świętej. Następnego dnia zwracamy uwagę szczególnie na obecność świętych w tej mszy świętej. A ja następnego dnia... Ja im każę coś wyłapywać w czasie mszy świętej, żeby się nie nudzili. Ale to są normalne sposoby takie, żeby... Bo wiadomo, że uwaga człowieka nie będzie maksymalnie skupiona cały czas i nie na wszystkim. Więc to trzeba sobie jakoś wybierać, układać także i wiedzieć dlaczego. Więc do tego jeszcze trzeba wracać. Oprócz tego, że tak po ludzku trzeba mieć ciekawość, oprócz tego, że po ludzku trzeba organizować, to mówić o tym, że to jest moje powołanie i że staram się realizować i to, że i podejmuję obowiązki, to jest oczywiście także to, że ja celem życia jest człowieka jest chwała Boża. No modlimy się w naszej Ojcze nasz, święć się imię Twoje przede wszystkim.
Więc chodzi o to, żeby w moim życiu święciło się Boże imię. Ja chciałbym tak żyć. I chodzi w związku z tym o intencje. Pasji życzę po prostu, księże, naprawdę, księże, profesorze, takiej pasji w kapłaństwie życzę wszystkim. Ale ostatnie pytanie, patrzę na zegar, tak, ostatnie. Obawia się ksiądz czegoś jeszcze w swoim kapłaństwie? Proszę pani, czasami na potrzeby rekolekcyjne mówimy, kleryk na pierwszym roku myśli, że może być papieżem. Ksiądz w pierwszym roku kapłaństwa myśli, że może być biskupem, a potem już się modli, żeby umarł jako ksiądz. Nie ma takiej łaski, której nie można by zmarnować. Trzeba na siebie nieustannie uważać, ale myślę i ja raczej z ciekawością patrzę w przyszłość i jestem wdzięczny za lata, które są za mną. Że to jest ciekawe, że mamy także spojrzenie na to, że kiedyś bywało inaczej, że doświadczyliśmy czegoś, że coś przeżyliśmy, w czymś uczestniczyliśmy, w takim czy w innym charakterze. A ciekawość, jeżeli Pan Bóg jeszcze daje jakieś kolejne dni, godziny, lata, to jest ciekawość o to, tak, dotycząca tego, jak student na egzaminie, jeżeli jest nauczony, to zastanawia się, a o co zapytają? No ciekawe, o co on dzisiaj zapyta mnie? Czy ona o co mnie dzisiaj zapyta? Ciekawe, co będzie jutro, jakie będzie wyzwanie? Jaki będzie nasz następny kryzys? Bo miłość jest. Amen. To jest ten moment, kiedy profesor Bralczyk mówi, że się kończy wywiad, bo po prostu padło podsumowanie. Proszę Państwa, brakło nam czasu w ogóle na bardzo dużo rzeczy. Na pasję, na to, czy ksiądz powinien mieć pasję, czy w ogóle ważne jest, żeby mieć jakiś zawód. Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, specjalista prawa rzymskiego, prawnik, mój gość. To jak Bóg da, to się jeszcze spotkamy, proszę Państwa. Może tak to powiedzmy. Ksiądz profesor Franciszek Lochand-Deverrier, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, kapłan katolicki. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję i z ciekawością czekam na kolejne spotkanie. Miejsce spotkania.